No cóż, na początku okazała się to największą pomyłką mojego życia, ponieważ można powiedzieć, że na salonie zbankrutowaliśmy. W naszym biznesie w tematach paznokciowych, czyli manikir, powracalność przekracza 95%, w białej kosmetyce przekracza 85% i to są według mojej wiedzy bardzo wybitne wyniki, jeśli chodzi o kosmetologię czy nawet fryzjerstwo. I wszystkie koszty z mediami, z prowadzeniem salonu, ale bez zużytych materiałów, tak? Czyli takie, nazwijmy to sobie, koszty stałe sięgają 90 000 zł miesięcznie. My właściwie do paznokci dokładamy troszeczkę tutaj, ale dzięki temu klientki są zaopiekowane całościowo i korzystają z innych bardziej wysokomarżowych zabiegów. Biznesowo można powiedzieć, na samej górze lejka nie zarabiasz, wszystkie pieniądze są gdzieś tam na dole. Partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, skyshop.pl, gotowe oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego i sprzedaży online. W opisie odcinka znajdziesz linki do partnerów i kody zniżkowe. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj jesteśmy w Opolu, w salonie Piękne Ciało i będziemy rozmawiać o tym, czy biznes stacjonarny się opłaca w obecnych czasach, jak taki biznes założyć i ile w takim biznesie stacjonarnym można zarobić, na przykładzie salonu kosmetycznego. Zapraszam. Cześć Adam, witam Cię na kanale Biznes od Początku. Opowiadaj, co to za miejsce i powiedz mi od razu, czym się zajmujesz, bo jesteśmy w salonie kosmetycznym, ale wiem, że Ty na co dzień nie zajmujesz się tym salonem. Więc powiedz, co robisz oprócz tego salonu? No cóż, ja na co dzień żyję z tego, że zarabiam gadaniem, czyli pomagam właścicielom firm prowadzić firmy tak, aby przynosiły ponadprzeciętne, pewne i przewidywalne zyski. Jedną z moich firm jest właśnie salon kosmetyczny, którego jestem współwłaścicielem, prowadzę go razem z moją małżonką. Okej, powiedz, skąd w ogóle pomysł na salon kosmetyczny? Dlaczego taki biznes akurat? No cóż, na początku okazała się to największą pomyłką mojego życia, ponieważ można powiedzieć, że na salonie zbankrutowaliśmy, ale zaraz o tym powiem. Natomiast zaczęło się od tego, że kiedy zakończyłem karierę jako dyrektor generalny w bardzo dużej firmie, otworzyłem swój pierwszy biznes, to jest wynajem przedstawicieli handlowych. Bardzo fajnie z nich żyłem, to było jakby dobrze się rozwijała ta firma, natomiast moja małżonka szukała jakiegoś pomysłu na siebie, bo też była kiedyś handlowcem i mówi, może otworzymy dom pomocy społecznej, może jakiś mały hotelik, albo jakieś inne usługi dla ludności. A ja wtedy korzystałem z zabiegów depilacji pleców, tak? Nie bójmy się tego słowa. Nie głowy. głowy już miałem wydepilowaną łysą. Mądrej głowy włos się nie trzyma. Chodziłem na depilację pleców. No i ponieważ całe życie żyłem w budżetach, więc zadałem pytanie po prostu, ile te panie depilują. Okazało się, że to może być fajny model biznesowy, właśnie element depilacyjny, więc pierwszy jakby taki impuls poszedł, to może otworzymy salon depilacji, ponieważ znaleźliśmy dużo większy lokal. Skończyło się na tym, że no to trzeba jeszcze 2 czy 3 gabinety i zapełnić innym sprzętem i stąd się wziął pomysł generalnie, zaczynając od biznesu na kosmetykę, na kosmetologię. Mówię o tym, ponieważ nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, nie wiedzieliśmy, z czym się to je, poza korzystaniem z usług fryzjera ze strony mojej małżonki. No i to tyle. Więc stąd pomysł na biznes. Napędzała to chęć ze strony mojej żony, jeśli chodzi o usługi dla ludności, a z mojej strony było to typowe podejście biznesowe. Takie były początki. Powiedziałeś, że prawie na tym zbankrutowaliście. Dlaczego? I co zrobiłeś, że to się przerodziło w dobrze działającą firmę? No wiesz, wiele ludzi ma taki optymizm, radosną chęć tworzenia, no bo jeśli sobie szybko policzą, Excel wszystko przyjmie, to ten model biznesowy powinien być genialny, tak? No i dla nas też miał być on genialny, natomiast ja przez całe moje życie zawodowe specjalizowałem się w tym, że klientów pozyskiwałem w sprzedaży bezpośredniej, tak? Telefon, kontakt mailowy, spotkanie i w ten sposób pozyskiwaliśmy klientów. W biznesie usługowym tych klientów trzeba pozyskać z zewnątrz, czyli oni muszą z własnej nieprzymuszonej woli trafić do Ciebie. Następnie trzeba ich tak obsłużyć, aby oni u Ciebie zostali. Na szczęście trafiliśmy na bardzo dobre pracownice, na bardzo dobre dziewczyny, które do dnia dzisiejszego z nami pracują, więc klienci z nami zostawali, ale proces pozyskiwania klientów do salonu kosmetycznego, czy to w ogóle do usług fryzjerskich, jest bardzo długi i żmudny. I my po inwestycji prawie 500 000 zł, tak naprawdę po roku na liczniku było prawie na minusie prawie 100 000 zł, więc gdyby nie było tej drugiej nogi biznesowej, no to może mogę bez kozery powiedzieć, że byśmy zbankrutowali. To jest taki czas, salon powstał w 2011 roku,
Po 2012 okazało się, że nie jest zbyt dobrze. No i 2013 rok to edukacja, poznawanie marketingu, sposobów obsługi klienta, wdrażania procedur. I od tego czasu zaczął się ten salon rozrastać. Dzisiaj jest on największym salonem pod względem zatrudnionych pracowników tutaj w miejscowości Opole, a ja żyję po prostu z tego, że doradzam właścicielom firm usługowych, handlowych, jak lepiej poukładać biznes, aby te procesy były nie tylko zautomatyzowane, ale żeby przynosiły pewne dochody, pewną wypłatę co miesiąc. Super, zaraz o tym porozmawiamy, ale teraz zrobimy sobie małą wycieczkę tutaj po gabinecie. Zapraszam. Zapraszamy, żebyś nam pokazał, co i jak to tutaj mamy. Więc klient, który trafia, to trafia tutaj na recepcję, tutaj jest nasze królestwo. Mówię o tym dlatego, że według mnie każda firma powinna mieć coś w rodzaju biura obsługi klienta, takie serce, które rozprowadza pracę, przyjmuje klientów i też sprawia, że ktoś zostawi ten swój świat na zewnątrz, z problemami, z szukaniem miejsc parkingowych, z jakimś ostatnim telefonem. I to jest taki katalizator, kiedy ktoś wchodzi, dużo energii wkładamy w to i mamy według mnie bardzo dobrą obsługę recepcyjną, żeby te panie się poczuły tutaj w sposób zaopiekowany, genialny, stąd są zapraszane dalej. Panie, które trafiają do salonu, przychodzą sobie tutaj w takie miejsce, gdzie mogą oczekiwać na zabieg lub sobie przez moment wypocząć i stąd tak naprawdę jest rozprowadzany ruch. To, co widzicie na tym pierwszym piętrze, są trzy gabinety zabiegowe do tak zwanej białej kosmetyki i zabiegów na twarz, więc stąd trafiają do gabinetów. To może pokażemy, jak wygląda taki przykładowy gabinet w salonie Piękne Ciało. Gabinet, jak to w salonie, jest leżanka czy łóżko elektryczne, sporo sprzętu, certyfikaty, miejsce do zadbania do umycia z bieżącą wodą, miejsce dla pani na jakąś tam torbę, powieszenie sobie rzeczy, wieszaczek i tak w zaciszu, spokojnie gabinetu, intymnie, bez jakichś tam hałasów zostaje kosmetyczka, kosmetolog z panią czy z klientem, gdzie jest realizowany zabieg. Jeżeli chodzi o salon, w którym sobie przebywamy, on jest zrobiony w wiekowej kamienicy w Opolu. Tutaj wcześniej było kilka salonów, m.in. salon dr Ireny Eris. My jesteśmy tutaj czwartym salonem w tym miejscu. Mam nadzieję, że zostaniemy tutaj dłużej niż poprzednie salony. Jesteśmy tutaj piąty rok, ale nasza firma składa się z tego, że na górze mamy 5 gabinetów, na dole mamy dodatkowe trzy gabinety, łącznie z około 230 metrów kwadratowych powierzchni. No i te gabinety mniej więcej tak wszystkie wyglądają. To nie jest Wasza pierwsza lokalizacja. Wcześniej ten salon mieścił się w innym miejscu. I pierwszy temat, kwestia lokalizacji w takim biznesie stacjonarnym. Powiedz mi, na ile istotna jest tutaj lokalizacja? Czy tutaj, wiesz, są takie firmy, gdzie mówi się, lokalizacja jest najważniejsza, że musi być duży ruch, ludzie przechodzą i wchodzą. A w takim biznesie jak salon kosmetyczny, czy ta lokalizacja odgrywa też kluczową rolę? I czym Ty się kierowałeś, wybierając, szukając lokalizacji dla takiego gabinetu? Bardzo dobre pytanie, dzięki. Jeżeli chodzi o lokalizację, to wielu przedsiębiorców popełnia taki błąd, że z biznesem usługowym, takim, gdzie klienci są ci prywatni klienci, mieszkańcy miast, lokują się tam, gdzie jest po prostu tanio, a więc chowają się w różnych miejscach. To nie jest zbyt dobry sposób. My poszliśmy w bardzo podobne miejsce. To mieliśmy wejście w poprzednim gabinecie od ulicy, po dawnym sklepie, który się nazywał Żabka. Blisko centrum samego, takie centrum handlowe Solaris. Natomiast witryny z zewnątrz to wyglądały jak zwykłe okna domowe. W efekcie nawet w trzecim roku działalności klienci wchodzili zdziwieni, 30 gdzieś Żabka. I to był nasz dosyć duży błąd. Dzisiaj jesteśmy również w centrum miasta, natomiast mamy doświetlone witryny, u góry takie punkty świetne, telewizor w gablocie, więc w nocy, wieczorem to miejsce wygląda jak cukiereczek i każdy z zewnątrz wie, że tu jest salon kosmetyczny. Druga rzecz, która ma niebagatelne znaczenie, my weszliśmy do lokalizacji, która była znana z kosmetologii, a więc nie musieliśmy budować takiego ujęcia, że tu się powstał nowy punkt. I osobiście uważam, że jeśli ktoś otwiera restaurację, sklep, jakieś usługi, takie, gdzie ludzie sobie przychodzą i korzystają, raczej wybierałbym miejsce, które będzie widoczne, charakterystyczne, albo będzie gdzieś w centrum miasta w ciągach sklepowych, albo jeśli to jest duża klinika, czy jakieś inne, nie wiem, gabinety lekarskie, na przykład może być na obrzeżach miasta, ale z dużym parkingiem, ładnie oświetlone, z ładną reklamą, żeby potencjalni klienci wpadło, żeby im to w oko, żeby nie musieli podnosić głowy gdzieś do góry, chodzić po bramach, po zaułkach i szukać. Uważam, że jest to jeden z kluczowych elementów dobrze prosperującej firmy.
Właśnie u Was tutaj dużą zaletą jest to, że macie tutaj parking. Nie zawsze tak jest, gdzieś jakbyście mieli, nie wiem, na Deptaku, no to u was jest to fajne, że przyjechałem, praktycznie postawiłem auto przed samym salonem. To jest fajne. Czyli ten parking w Twoim biznesie też odgrywał kluczowe znaczenie. Tak, przy czym jest to parking miejski, więc tutaj często nie ma miejsc, natomiast my w obsłudze klienta, wysyłając SMS-y czy maile, zapraszając na wizytę, podsuwamy też pomysł, gdzie można zaparkować i zrobić sobie dosłownie 100 metrów spacerku, więc klienci są z tego zadowoleni. Mhm. Mówiłeś o tym, że wcześniej prawie zbankrutowaliście i tutaj kluczowe było to, że może źle pozyskiwaliście klientów albo tych klientów mieliście za mało. Powiedziałeś, że zacząłeś uczyć się marketingu. Więc powiedz mi, w jaki sposób teraz wygląda ten proces pozyskiwania klientów u Was? Okej, więc te nasze błędy, powiem o tym, bo może to się osobom, które oglądają Twój kanał, Wasz kanał, przydać. Polegał na tym, że wydawaliśmy bez sensu pieniądze na billboardy, telebimy, na reklamę w prasie, reklamując urządzenia. I często nawet nie mówiąc, w jakim jesteśmy miejscu, więc to były takie karygodne, dramatyczne błędy popełniane przez początkującego przedsiębiorcę, który wychodzi do ogółu ludzi. Dzisiaj przede wszystkim, jeśli mamy się reklamować, to szukamy miejsc, w których bytują nasi klienci i poświęcają na to uwagę, tak? Czyli mają ten moment, kiedy mogą zadać sobie pytanie, zastanowić się, przyjąć komunikat reklamowy. Dwa. Pokazujemy, jak pomagamy osiągnąć to, co chcą, albo jak rozwiązać problem. Czyli nie tłumaczę, że to jest jakieś tam urządzenie do oksybrazy, infuzji tlenowej, tylko pomożemy Ci upięknić się, wyglądać młodo, kiedy idziesz na jakiś bankiet, imprezę, randkę i robimy to przy okazji narzędzia. Więc to jest taka pierwsza rzecz, sposób zmiana komunikatu. W reklamach pisanych nazywamy to copywritingiem. Byłem do bani copywriterem. Dzisiaj radzę sobie, myślę, że całkiem nieźle. My żyjemy z tego, że przede wszystkim dbamy o powracalność klientów. W naszym biznesie w tematach paznokciowych, czyli manikir, powracalność przekracza 95%, w białej kosmetyce przekracza 85% i to są według mojej wiedzy bardzo wybitne wyniki, jeśli chodzi o kosmetologię czy nawet fryzjerstwo, bo branża ma powracalność na poziomie 50%. Powracalność to znaczy, że klient w ciągu krótszym niż 3 miesiące przychodzi po raz kolejny do salonu. Więc mamy tak ułożone procedury i zaopiekowanie się klientem, żeby on do nas wracał. To jest jakby absolutna podstawa, bo po co wydawać pieniądze na reklamę, żeby przyszedł klient i był jednorazowym klientem. Jest to bez sensu, ale wiele firm zapomina o tym drugim etapie obsłudze klienta. Cofając się wcześniej, pozwalamy nowym klientom przetestować niektóre z naszych zabiegów, czyli nie wiem, przykład depilacji, przyjdź i wykonaj sobie depilację wybranej partii ciała za połowę ceny. Kosmetolog porozmawia z Tobą, wytłumaczy Ci, z czym to się je, pokaże, jak wygląda cały zabieg. Druga rzecz, z której my pracujemy z klientami, to są bardzo często, robimy takie kampanie, kiedy nam brakuje klientów, robię kampanię reklamową na promocyjną, na bezpłatną diagnozę cery. W innym gabinecie jest taki specjalny aparat do badania cery. Pani wtedy ma około pół godziny, nie płaci za to nic, normalnie kosztuje to około 100 zł. Badamy tym aparatem, są parametry, wypisana jest recepta i w ten sposób tych klientów sobie pozyskujemy. Byliście przed salonem, tam stoi potykacz i często ludzie mówią, z czego się reklamować? No mówi, jeśli masz firmę lokalną, postaw potykacz na zewnątrz, na ulicy, wykorzystaj witryny, tak jak robią to banki. Jeśli cię, nie wiem, masz możliwości, to postaw również telewizor z jakimiś slajdami czy z filmem, po to, żeby klienci cię dostrzegli. Czyli to są takie kanały reklamowe, kiedy płacimy więcej pieniędzy Facebookowi, Instagramowi i robimy kampanię. Przyjdź na depilację za połowę ceny, przyjdź na zabieg na twarz za połowę ceny. I drugi element, który wykorzystujemy, to jest system promowania, gdzie klientki przychodzą wspólnie, przyprowadzają swoje koleżanki, swoje rodziny, więc my bardzo mocno żyjemy z poleceń. Początki biznesu to głównie, tak przynajmniej w tej branży beauty, na dzień dzisiejszy jest to Facebook, wizytówka Google, mądrze zrobiona strona internetowa, identyfikacja wizualna na zewnątrz i kampanie reklamowe. Ten system poleceń, o którym wspomniałeś, to jest tak, że klientki mają z tego jakieś profity, dostają jakieś bonusy za to, że przyprowadzą klienta? No często dostają niespodzianki za to. Jakby nie płacimy za pozyskanie klienta, nie jest to system taki, gdzie płacimy pieniędzmi, natomiast są to czasem niespodzianki. Adam, ile tu jest metrów w tym salonie i powiedz, jakie są tutaj koszty takiego biznesu stacjonarnego, koszty stałe?
Tutaj, gdzie jesteśmy, mamy około 230 metrów kwadratowych. Natomiast koszty stałe, wydaje mi się, że mamy niedrogo, jeśli chodzi za metr, tutaj mówiąc o tej lokalizacji, natomiast ta niezręczność, czy zręczność polega na tym, że część jest w podziemiach tak zwanych. Tak jak się robi restaurację, to tutaj też to nie jest tak, że to jest poziom zero, więc koszty miesięczne prowadzenia, znaczy same czynsze, tutaj to jest 11 tysięcy złotych, media, śmieci i takie inne opłaty to jest 1500 zł. I to jest bardzo wysokie stawki, w sensie może nie za metr, ale jeśli ktoś prowadzi salon kosmetyczny, to są to duże pieniądze. Ilu pracowników zatrudniacie i w sumie jakbyś miał podsumować wszystkie koszty razem z pracownikami, to jaka to jest kwota? Jeżeli chodzi o ten salon kosmetyczny, to zatrudnionych jest 9 osób i wszystkie koszty z mediami, z prowadzeniem salonu, ale bez zużytych materiałów, tak? Czyli takie, nazwijmy to sobie koszty stałe, sięgają 90 tysięcy złotych miesięcznie. Przy czym, jeśli ktoś chce otworzyć biznes, to tak jak z kredytami mieszkaniowymi, ja zawsze mówię, zacznij od czegoś mniejszego, naucz się w mniejszej skali, na przykład jesteś sam lub z dwoma czy trzema pracownikami, przejdź na pięciu, sześciu, na pięć czy sześć gabinetów i dopiero wtedy zacznij się rozwijać, tak? Weź kredyt na kawalerkę, na później dwupokojowe mieszkania, później sobie przejdź na dom, bo wielu moich klientów, którym doradzam, mają dużo pieniędzy, porywają się na biznesy, branża beauty czy branża stomatologiczna, a później mają problem, żeby zarobić na te koszty stałe, więc mnie te koszty nie przerażają, ale powtórzę, był to proces. Mhm. Mówiłeś, że zacznie od czegoś małego i kiedyś jechaliśmy do Warszawy, w sumie rok temu ponad, na konferencję i w aucie mi opowiadałeś sporo rzeczy, mówiłeś o takich salonach, biznesach, o dziewczynach, które na przykład robią paznokcie. Wtedy mi opowiadałeś o tym, że dla ciebie jest to w ogóle nierentowne. Więc zastanawiam się, od czego mniejszego w tym przypadku zacząć, bo na przykład taka dziewczyna, która ma taki salon, który zajmuje się manikirem bodajże, tak to się nazywa, czy to jest dobry pomysł na start? Tym bardziej w kontekście tego, co mi mówiłeś, że niekoniecznie tobie się to opłaca. Więc opowiedz o tym, dlaczego tobie się to nie opłaca i od czego tutaj ty byś zaczął, od jakiejś mniejszej skali. Okej, jeśli chodzi o to miejsce, dlaczego się to nie opłaca, to ustalając ceny usług, trzeba sobie wziąć te wszystkie koszty stałe, które mamy, czyli powiedzmy te 90 tysięcy złotych i należy je podzielić na przepracowane godziny, na to, co możemy sobie tutaj przepracować. W moim przypadku koszt roboczo-godziny, sam koszt to jest około 130 zł. Więc to, że my sobie teraz siedzimy, rozmawiamy i na przykład nie pracuje gabinet, to to, że utrzymanie tego przez godzinę pracy, kiedy dziewczyna mogłaby tutaj pracować, to jest około 130 zł z tym sprzętem, z wyposażeniem i tak dalej. I teraz jeśli manikir trwa, powiedzmy hybrydowy, trwa półtorej godziny i żeby na tym zarobić, to musiałbym mieć stawkę 170 czy 180 versus to, co jest na rynku, czyli pani robi te paznokcie w domu bez żadnych innych kosztów za 70 zł, no nikt tutaj nie przyjdzie, więc my właściwie do paznokci dokładamy troszeczkę tutaj, ale dzięki temu klientki są zaopiekowane całościowo i korzystają z innych bardziej wysokomarżowych zabiegów. Biznesowo można powiedzieć, na samej górze lejka nie zarabiasz, wszystkie pieniądze są gdzieś tam na dole, więc my dbamy o to, żeby panie przychodziły do nas i korzystały z wszystkiego, tak? Czyli pielęgnacja okolic oczu, dłonie, stopy, ciało i buzia i wtedy jakby jest tutaj ok. Natomiast dziewczyny czy kosmetyczki, stylistki paznokci, bo tu jest taka specyfikacja, ktoś idzie w białą kosmetykę, czyli powiedzmy twarz, ktoś się specjalizuje w zabiegach na ciało, a ktoś inny manikirze, pedikirze, a jeszcze ktoś inny w okolicach oczu. Polega na tym, że dziewczyny bardzo często zaczynają pracować same. Czyli koleżance, komuś innemu znajomemu robią coś tam po domach, to są powiedzmy stawki 50-70 zł. Później, kiedy już mają trochę klientek i wpadają na pomysł, że no wiesz, tu kawa, tu herbata, tu bałagan w domu, może sobie wynajmę jakiś, podnajmę gabinet albo wynajmę sobie coś małego i wtedy pojawiają się te koszty, powiedzmy 2000 zł z ZUS-ami, z opłatami i tak dalej i zaczynają te paznokcie robić. I one na tych paznokciach zrobią 7-8 tysięcy obrotu, minus koszty działalności, minus koszty zmienne, minus urlopy i tak dalej, zostanie im około 3000 zł na rękę. Dosyć szybko przekonują się, że na samych paznokciach bardzo ciężko się napracują, ale nie do końca zarobią, no bo klientki, jest duża konkurencja, nie bardzo chcą płacić za jakość, za autoklawy, za badania tego w sanepidzie robione i tak dalej. I mówią, dobrze, to dołóżmy do tego zabiegi na twarz, ale tam jest trochę mniej klientek z kolei. Tutaj panie trzeba przekonać do tych zabiegów, no ale wtedy pojawia się powiedzmy jakieś stanowisko z białą kosmetyką i w ten sposób zaczynają się te biznesy rozwijać.
Najczęściej. W jaki sposób wy to robicie? Powiedziałeś, paznokcie to góra lejka, czyli to jest taki zabieg, który ma przyciągnąć do was klientów. I co robicie dalej, żeby ten klient u was został, żeby chciał kolejne zabiegi u was wykupić? Jak ten proces wygląda? U nas najważniejszą rzeczą jest dobra diagnoza potrzeb klienta i wypisanie recepty, czyli nazwijmy to profilowaniem klienta, tak? Jeśli jesteś mężczyzną, trafiłeś z jakimiś problemami, chciałbyś młodziej wyglądać tak jak ja, mieć błysk wokół i wyregulowane sobie rzęsy, to obojętnie jaki to nie byłby zabieg, przychodzisz, dziewczyny ci pokazują, czym się zajmujemy, czyli jakby otwieramy swój kramik, pokazują, tu jest gabinet manikiru, tu jest do białej kosmetyki, wykonują ci zabieg, no i przy drugim, przy trzecim zabiegu, w zależności jak one mają czas, mówią, panie Pawle, ma pan 10-15 minut? Ja bym panu wypisała receptę i zaleciła pielęgnację. No i wtedy przy tym badaniu cery, przy wypisaniu recepty, przy pielęgnacji jest rozmowa i nagle się okazuje, że ten człowiek potrzebuje, czyli my patrzymy na potrzeby człowieka. Potrzebuje mieć nie tylko zadbane dłonie, ale za chwilę stopy, za chwilę zajmie się buzią, za chwilę depilacją, za chwilę oponką na brzuchu na przykład. I w ten sposób, wypisując receptę, czyli pokazując, diagnozując potrzeby klienta, pokazując mu, że potrafimy je rozwiązać, ta osoba zaczyna się pomału przekonywać, a jeśli jest mu wygodnie i dobrze, czyli dobrze wykonamy swoją pracę, bo to jest ważne bardzo w usługach, klient się czuje dobrze zaopiekowany, to nie ma powodu, żeby odchodzić od nas, on po prostu zostaje klientem na zawsze i w ten sposób co miesiąc lub co dwa miesiące zostawia jakąś część swoich pieniędzy właśnie tu, a nie na przykład na piwie. Powiedz, ile ty jako właściciel takiego miejsca, ile ty poświęcasz czasu na zajmowanie się tym? Czy tu jest możliwe coś takiego, że ty jako właściciel w ogóle się tym nie zajmujesz i ten biznes już działa tak zautomatyzowanie bez twojego udziału? Jak to wygląda? Znaczy pierwsza rzecz bardzo ważna, nie wierzę w to, że biznes usługowy będzie działał bez nadzoru właściciela. Albo musisz mieć genialnego menedżera, których naprawdę ze świeczką szukać, któremu możesz zaufać i on przełoży ten twój taki know-how na ten biznes, albo musisz czasem go nadzorować. Więc tutaj ten nadzór polega na tym, że na miejscu jest moja małżonka. Ona z zabiegami, z pracą w salonie, to jest około 100 godzin w ciągu miesiąca, więc jest na miejscu. Oczywiście w momencie, kiedy robi zabiegi, zakłada fartuszek i jest kosmetyczką. Ale samo zarządzanie salonem myślę, że zajmuje jej około 30 godzin w ciągu miesiąca, czyli rozmowy z pracownikami, zamawianie towarów, spotykanie się z dostawcami, sprawdzanie procedur, ogarnianie, czy wszystko jest tak jak należy. Jej prawą ręką jest recepcjonistka. Jeśli pytasz się o mnie, to mnie prowadzenie salonu zajmuje miesięcznie maksymalnie jeden dzień, który głównie przeznaczam na rzeczy operacyjne, czyli wprowadzenie faktur do systemu lub opisanie ich w sensie budżetowym, rozliczenie wynagrodzeń, sprawdzenie czy zrealizowanie wszystkich płatności, więc powiedzmy, niech to będą 4 razy po 2 godziny, ale to jest około jednego dnia. Przy czym moja kompetencja, jeśli chodzi o zarządzanie salonem, to jest strona internetowa, częściowo reklamy, częściowo rozdzielenie tych reklam i pomyślenie nad kampaniami promocyjnymi, takimi kwartalnymi, jak można to jakby rozkręcić. No i tematy administracyjno-biurowo-finansowe, nazwijmy to. Więc to mi zajmuje około jednego dnia w trakcie miesiąca, tak do 10 godzin. Super, Adam, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Za chwilę porozmawiam jeszcze w drugim odcinku. Będziemy rozmawiać o tym, jak usamodzielnić swoją firmę, żeby nasza obecność tutaj cały czas nie była konieczna. Więc zapraszamy widzów do subskrybowania i w każdy poniedziałek o godzinie 18 zapraszamy do oglądania nowego odcinka. Dzięki za dzisiaj. Hej.